Hejka, kochani! Tak jak wam obiecałam ostatnio, że... Czekajcie, będzie wam tu folia biła, to ją odwrócę. O, trochę światła wam. O, żeby nie było prześwietlone. Dobra, moi drodzy, ostatnio obiecałam... Wszystko ostatnio. Obiecałam sobie, że pójdę na urlop i też ostatnio i nie poszłam. Ale dobra, o rzeczy. Moi drodzy, zakupy na strychu dokonane, zrobione, wybór padł na pigmenty, na proszek wow, wow był niezakręcony, na proszek wow i na folię do, Boże, do czego? Folia do czego? Wiemy, o czym mówię, o folii, którą można przepuszczać na gorąco i robić sobie piękne ozdobne napisy bądź jakieś tam ornamenty itd., itd. I teraz, moi drodzy, puder do embossingu, nie, może nie puder do embossingu, może nie puder do embossingu. Najpierw sobie powiem o tych pigmentach. Pigmenty są mega pigmentowe, są tak pigmentowe, że mam różowe ręce, że wszystko wkoło jest różowe od tego pigmentu. Wiktoria zrobiła, zafarbowała tymi pigmentami masę z kiku do foremek, wyszły przepiękne, odrobina, naprawdę odrobina tych pigmentów, bo przesadzicie, odrobineczka tych pigmentów. Ja te pigmenty wykorzystałam, jeszcze jedno zastosowanie, bo to mgiełki, farby, gesso. Możecie sobie robić na sucho, je sypać na mokrą pracę, na sucho w ogóle przez szablony pracować, tapując. Można wykorzystać te pigmenty, one są mega napigmentowane, czyli wydajne, bo wystarczy naprawdę odrobinka. Wierzcie mi, że jak sobie odrobinkę gdzieś mi się posypało i to na mokro roztarłam, wiecie co, ja sobie teraz lekko palca umoczę tylko w tym pigmencie i to normalnie wychodzą takie różowe paluchy, takie, no mówię wam, coś strasznego, bardzo mocne są te pigmenty, bardzo mocne. I polecam wam serdecznie, jeżeli bawicie się w barwienie kwiatów, tego typu sytuacje, polecam, naprawdę nie trzeba dużo, żeby uzyskać z nich kolor. Świetne, ale ja te pigmenty wykorzystałam jeszcze do embossingu. Gdzieś tam trafiłam na YouTubie, trafiłam na kobiecinkę, która barwiła pudry do embossingu właśnie pigmentami i tuszem. Tuszem alkoholowym barwiła właśnie pudry do embossingu. I teraz sobie przechodzimy do pudru wow. To był jedyny puder, który udało mi się w ogóle znaleźć na polskim rynku. Być może nie szukałam bardzo, bardzo dokładnie, na tyle dokładnie, żeby znaleźć więcej wersji. Ja mam te Fairy Dust, tak się nazywa, w każdym bądź razie w efekcie końcowym puder ten jest po prostu srebrnym pudrem z odrobiną brokatu, w tym wydaniu z mnóstwem brokatu, po prostu jest brokatowo mega i praca na nim nie jest prosta, serio, nie jest prosta. On też nie ma jakichś oszałamiających wyników, wiecie, że jest precyzyjny, w ogóle nie może być precyzyjny, bo ma dość duże drobinki tego brokatu. Ten brokat jest naprawdę spory. On nie jest miałki taki, wiecie, mega miałki. Ja spróbuję wam tu, żeby mi tu wyzumowało. No, pokażesz mi? O! Ten brokat naprawdę nie jest maleńki. To nie jest jakieś maleństwo takie, więc do precyzyjnych sytuacji odradzam. Odradzam do precyzyjnych sytuacji, no, wyzumuj kolego. Odradzam do precyzyjnych takich prac i do takich precyzyjnych sytuacji. Na filmie, który ja obejrzałam, bo generalnie o to się rozeszło, że ja chciałam spróbować tego, co ta pani tam pokazuje, jedna, druga, trzecia, dziesiąta, jeżeli chodzi o puder wow i tę właśnie folię. Nie pokażę wam, bo będzie wam biło po oczach, że tak powiem. I interesował mnie efekt, jaki da ten puder powiązany z tą folią. I powiem wam tak,
Jeżeli chodzi o puder, efekt jest, zaraz zrobimy sobie efekt, bo na efekt z folią, zaraz Wam pokażę. Dobra, spróbujemy sobie i to zrobimy sobie zwykłym tym tuszem. Wszystko jest w brokacie u mnie dzisiaj, wierzcie mi, 1000 prób, zaraz zobaczycie dlaczego. Mam nadzieję, że odbiło mi się pojedynczo, nie poczwórnie czy popiątnie. Popiątnie. Och, dzisiaj normalnie pudrowo, embosowo. Zasypiemy sobie to. Wow, ja to zawsze ciągnę także. Tu mi się nie dosypało, może nie złapię, zobaczymy. Dobra. Złapało. Dobra, odczepiemy sobie to. Sypiemy sobie puder. Cyk. Wszystko i tak fiurga w tym. Zgrzejemy sobie to i pokażę Wam. Ten stempel, jak widzicie, on nie jest jakiś mega, mega taki precyzyjny, że wiecie, zawijaski, jaski, floreski. Czyli ten puder się do tego na pewno nie nadaje. To na pewno. Zgrzeję sobie go. Nie urywa nim tyłka, na serio, nie urywa. Nie urywa, nie jest jakiś taki spektakularny. Nie będę Was czarować, że jest inaczej. No błyszczy, błyszczy, bardzo błyszczy. No, taki podkład ma srebrny. No te błyskotki, to powiem Wam, to, że on tak błyszczy, to tak robi trochę robotę. Dobra. I to jest, że tak powiem, ten puder. Wow, ale teraz tak. Na filmiku pani, na podstawie, już Filip mnie wyczaił, na podstawie, że ona zrobiła tym pudrem i przyłożyła do tego tę folię srebrną, sławetną i odbiła to w laminarce. Więc ja tu moją laminarkę mam. Spróbujemy to zgrzać raz jeszcze. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Jak wyjdzie, to Wam powiem. Zdradzę Wam tajemnicę. I zupełnie nie wiem, o co chodzi w tym momencie. No. Przepuszczony raz. Przez panią laminarkę i wychodzi to w ten sposób. Znowu Wam to zoomuję. No, hop. Widzicie to? Nie wiem, o co chodzi. Tyle mi ściągło z tej folii i zupełnie nie rozumiem, o co chodzi. Tych prób z tą folią, przez tą laminarkę zrobiłam ileś tam. Może z 7-8 prób, wierzcie mi, że wszystko do wywalenia. Pokażę Wam jedną z nich. Wygląda to beznadziejnie. Ale kiedy już stwierdziłam, że się poddaję, że to nie działa, że to nie funkcjonuje, nie pamiętam dzisiaj, co zrobiłam z tym. Jedna jedyna wersja, która wyszła. Zobaczcie to. Nie rozumiem dlaczego. I to jest dokładnie w ten sam sposób zrobione, co poprzednie. Wszystkie poprzednie wersje. Ten sam puder. Wszystko tak samo. Ale tu w miarę wyszło. Ja w każdym razie będę na ten czas próbowała. Bo ja nie rozumiem dlaczego. Widzicie to? To są dwie różne bajki. A ta sama historia. Tak samo zrobiłam, tak samo to jeszcze zrobię takie coś. Spróbujemy zrobić zwykłym embossingiem clear. Nie, ten wow. Bo to sobie tak gdzieś z tyłu głowy obiecałam, że to spróbuję zrobić. Więc mam taga. Szukam clear. Jest clear.
I Wam jeszcze coś pokażę, jak wygląda pofarbowane pigmentem. Cyk. Mocno. Ja tam wolę, wiecie, mocno jak za słabo. Dobra, zrobimy sobie clear i też zobaczymy tą folię, przełożymy i przejedziemy tą folią, zobaczymy, czy coś lepiej się odbije. Nie wiem, co się wtedy stało, że ta jedna, jedyna wersja mi wyszła. Nie wiem. Po prostu nie rozumiem tego. Ale będę dalej próbowała i próbowała i zobaczymy. Może za którymś razem powinno. Wydaje mi się zaskoczyć. I ja byłam tak zaskoczona, że mi to wyszło, że ja nie pamiętam, co ja zrobiłam. No dobra, mamy clear. Mamy zrobione clear. Tu weźmiemy tą folikę w miarę starą, tylko na kawałek, żeby nam się... Czy nam się równo odbije, wiecie? Tylko o to mi chodzi. Czy nam się też tak ładnie odbije, czy będzie miało nas w nosie. Laminarka ta sama, puder ten sam, wszystko to samo, a są, widzicie, zupełnie inne historie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wychodź, zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Bardzo powoli te laminarki chodzą. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie na clear. Widzicie, do clear, do zwykłego, nawet się nie przyczepiło. Matko Bosko. Obrócę to jeszcze raz, zobaczymy. Bo się ten proszek się roztapia w tej laminarce i to działa. I to jest, musicie wiedzieć, to jest puszczone przez laminarkę. To jest zrobione przez laminarkę. Nie wiem zupełnie, co ja zrobiłam. Puściłam to jeszcze raz. Zobaczymy, co. No i widzicie. Na clear, na innym pudrze. Nie wiem, co ja zrobiłam. Zupełnie nie wiem. Jak ktoś wie, niech mi powie. To jest zrobione dokładnie tak samo. Nic inaczej nie wymyśli. Po prostu nic inaczej. To mi wyszło i jest piękne. To mi wyszło. A widzicie, tu jest wielka hała, że tak powiem. Ale idziemy dalej. Pokażę Wam jeszcze, bo zabarwiłam sobie troszeczkę wow, troszeczkę clear i troszeczkę tego pigmentu. I teraz sobie zrobimy, pokażę Wam, jak to wygląda. To jest też alternatywa, wiecie, na to, żeby stworzyć sobie dodatkowy kolor pudru. Zupełnie nie wiem, dlaczego ta folia tu chyciła, a tam nie chce. Jeszcze podejrzewam jedną rzecz. Zrobimy sobie czarnym tuszem. Bo ten czarny tusz jakoś tak chyba mega, mega lepiej chyta niż ten. I tutaj zrobimy sobie, tu mam mieszaneczkę zrobioną właśnie tej, odrobina tego pigmentu, odrobinka. Troszeczkę pigmentu, wiecie, mi dałam za dużo i mi się to nie chciało w ogóle trzymać, rozmazywało mi się to. A więc co jest? W ogóle nie rozumiałam dlaczego. I przyszła Wiktoria, mówi: mamo, może masz za dużo pigmentu? Dobra, nie mam, antyseptykiem nie jest zrobione, bo mój Filip, wyobraźcie sobie, rzucał się tym po podwórku z Wiktorią. Przyszli cali w pudrze do domu, bo byłam taka zajęta, że oni to wykorzystali. Ale tu w tym momencie mi chodzi bardziej o to, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak się połączy ten puder z pigmentem.
jakby nastanie nowa era. A wiecie, co mi przyszło do głowy? Ogrzać to. Te folie. Czary Mario, hokus pokus. Nie. Myślałam, że mi to pomoże, ale nie pomogło. Myślałam, że jak to tego bubla ogrzeje, to on mi się zrobi jeszcze raz. Tak wygląda. Zrobione z pigmentem. Nie patrzcie na te łuny, tu wiecie. Bo to już jest tak wymiętoszony. I mam emboss różowy. Patrzę. Nie, spoczko. Jest różowy. Jest różowy stempeleczek. Odrobina pigmentu do zwykłego tego pudru. Trochę clear i odrobina sypkiego pigmentu. I barwimy sobie na inny kolor. Nie nadaje się do detali. Nie ma takiej możliwości. Kwiatki, barwienie kwiatków i tak dalej. I owszem. I to by było chyba na tyle moich eksperymentów nieciekawych, mniej ciekawych i dociekliwości mojej stała się zadość. Jestem o coś bogatsza, że tak powiem. Wiem, spróbuję jeszcze na pewno, bo kupione nie są bardzo drogie. Spróbuję, kupię jeszcze. Aha! Ja wam obiecałam jeszcze próbę na czarnym tuszu. Spróbujemy jeszcze na czarnym tuszu. Wow, i te folie. Właśnie, wiecie co, ja już bym się tu z wami obiecałam, więc szybko sobie wykroję kawałek tej folii, żeby mieć i zobaczymy, czy to było na czarnym tuszu robione, może na chińskim tuszu. Dobra, spróbujemy sobie. Na szczęście tej folii taki spory kawałek jest, więc próbować uczyć się będę dalej. Ja nie stanę na tym, bo jeżeli mi wyszło raz, to znaczy, że coś, że to działa, że to nie jest tak, że w ogóle nie działa. To działa. To działa, tylko coś jest gdzieś w którymś momencie. Kiszka jest, no kiszka. Dobra, gdzie jest mój stempelek czarodziejski? Kto go widzi? Bo ja go nawet nie widzę. Jest! Dobra. Bo to działa. Ja wiem, że działa, bo ta jedna wersja mi wyszła i ona mi wyszła przepięknie. Tylko o co chodzi? Nie wiem zupełnie. Dobra, bijemy czarny stempelek. Bijemy czarny stempelek. Piękny. O, jaki ty piękny. No, chiński. W końcu chiński. Jak pięknie wyszedł. Osypiemy go. Wow. Tak. Osypiemy go. Wow. Ale już widzę, że jest dusza. Ale. No cóż. Spróbujemy go tym. Bo normalnie wiecie co? Jakby się nic go nie chyciło. To my go jeszcze tym. Dziwne uczucie. Dziwne uczucie. Opalimy go. Wiecie co, jakby się w ogóle ten brokat tylko jakby miał być ozdobny, wiecie? Nic, w ogóle nic. Że ten, w ogóle cały ten, to jakby miał być tylko dla tego koloru ozdobą. Zobaczcie, tu się nic nie zmieniło. Tylko tak jakby był dla tego czarnego koloru ozdobą. Nie jest jakiś taki, wiecie, mega błyszczący. W ogóle nie siadło to, nie pykło do tego. Taki... Schodzi? No nie schodzi. To tyle, że to nie schodzi. O, przecinek. Wszędzie tych przecinków pełno. Że to nie schodzi. Ale co? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie wiem. Ale tak to wygląda. Efekt. Wow.
Moi drodzy, ja będę kończyła 20 minut gadania o wow. Wow, po prostu, wow, no. Ja będę ćwiczyła dalej, będę was informowała o postępach lub o cofaniu się, bo innego wyjścia nie widzę. Tak to wygląda, moi drodzy. Jest to możliwe, jest to do zrobienia, niestety, ale nie znam powodu, dla którego to tu wyszło, a nic innego wyjść nie chcę. Nie znam powodu, autentycznie nie znam powodu. Będę szukać, znajdę, poinformuję. Będziemy wiedzieć, co dalej. Trzymajcie się ciepło, do następnego spotkania. Pa, pa!